To jest krzywo. Tak bardzo poważnie traktuję mój kanał. O Boże. Czy ja muszę zawsze zacząć od jakiegoś żarciku na rozładowanie atmosfery? Dobra. Fun fact na początek jest taki, że absolutnie nigdy, dosłownie, nigdy nie korzystam z tego fotela, więc nie umiem się nawet na nim jakoś specjalnie wygodnie ułożyć, ale uważam, że stanowi całkiem przyjemny kadr. Jako że chcemy urozmaicać moje filmy, to dam radę. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj proponuję Wam food vloga, czyli film, w którym pokazuję, co jem w ciągu dnia. Także dzisiaj będzie przykładowy jadłospis i już chcę mi się śmiać na start, bo to jest realistycznie to, co ja zjadam przykładowo każdego dnia, ale jednocześnie, żeby stworzyć taki film, realnie trzeba tym trzem posiłkom poświęcić cały dzień, więc to mnie strasznie bawi. Zresztą jak myślę sobie o tym, jak wygląda taka rzeczywistość youtubera, to realnie nagrywasz vloga z dnia, a twój dzień zapełnia nagrywanie vloga. Więc tak to wygląda, moi mili. Niemniej jakby odjąć od tego kamery, voiceovery, kadry i tak dalej, to rzeczywiście jest to realistyczne i zajmuje to chwilę, bo to jest bardzo ważna część tego, jak ja się odżywiam, to, że to jest sprawne, jest to przemyślane, ale jednocześnie naprawdę szybkie, smaczne, proste, zdrowe. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym, jak ja podchodzę do odżywiania na co dzień, to polecam Wam moją solówkę podcastową z zeszłego roku, podlinkuję ją. I myślę, że będę Wam też na bieżąco tutaj dorzucać trochę informacji, więc dzisiaj można powiedzieć takie flagowe, co jem w ciągu dnia. Trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja, które ja jem w ostatnim czasie, w okresie zimowym. U mnie jest zazwyczaj sezonowo, ale to jest też taki dobry balans między tym, co jest w sezonie, na co mam ochotę i co akurat zalega mi w lodówce, więc myślę, że zobaczycie, jak to wygląda u mnie w praktyce. Także za sekundę śniadanie. Ale najpierw ważna informacja, u mnie przed śniadaniem i w zasadzie przed każdym posiłkiem pojawia się jakaś wariacja na temat tego napoju. Jest to ciepła woda z octem. Tam leży ten oct, ale za chwilę Wam go pokażę, bo przecież nie mam ręki, kiedy trzymam mikrofon. Mogłabym go przyciąć. Nie. Mogłabym go przypiąć, ale nie zrobię tego, bo jakoś strasznie mi się podoba ta idea trzymania mikrofonu. W każdym razie warto dodać, że dzisiejszy filmik powstaje we współpracy z marką Olini. Jest to polski producent olejów wszelakich, ale też właśnie octów, zakwasów, kiszonek, maseł i wielu, wielu innych. Jeżeli nie znacie Olini, to poznajcie, bo ja naprawdę nie wyobrażam sobie dnia, nawet posiłku, bez jakiegoś produktu Olini. One są ze mną od lat na co dzień pod wieloma postaciami i będą też pojawiały się w tym vlogu, food vlogu. I od czego zaczynam? Od wody z octem. To jest taki patent, którego nauczyłam się parę miesięcy temu. Polega to na tym, że do ciepłej wody przygotowanej, nie gorącej, wlewamy sobie łyżkę octu. Proporcje w zasadzie są według Waszego uznania. U mnie zazwyczaj jest to takie pół kubka albo cały kubek ciepłej wody i łyżka octu. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu zapobiegamy skokom cukru. Czyli my, kiedy zjadamy jakiś posiłek, który ma w sobie głównie węglowodany, możemy potem doświadczyć tak zwanego crasha, czyli spada nam cukier drastycznie. Najpierw nam podskakuje, a potem spada, przez co mamy wahania nastroju, wahania energii i czujemy się troszeczkę niestabilni, więc to, co robi nam taki napój, taki ocet przed posiłkiem, to, że reguluje nam poziom cukru i zapobiega temu, żeby ten cukier nam tak latał. Czy wytłumaczyłam to wystarczająco zgrabnie? Mam nadzieję, a teraz Wam pokażę, jaki ocet mam akurat ze sobą, bo octów jest strasznie, strasznie dużo i możecie sobie wybierać te octy, które Wam bardziej pasują w danym momencie smakowo chociażby. Ja akurat mam obecnie ocet wiśniowy, oczywiście 100% naturalny, żywy, niefiltrowany i niepasteryzowany, ale bardzo lubię też ocet
porzeczkowy, lubię klasyczny ocet jabłkowy i czasami też podmieniam ocet na zakwas, ale myślę, że o tym Wam powiem jeszcze parę słów w późniejszej części filmu. To, co dla mnie jest mega ważne, to żeby Wasz ocet był jakościowy, bo trafia do Waszego brzuszka, więc to jest mega ważne, żeby wszystko, co się tam dostaje, było jak najwyższej jakości i u mnie gwarancją jakości jest marka Oli. No więc strasznie się cieszę i to jest taki patent, który naprawdę wiele, wiele, wiele zmienił. Odczuwam, mogę powiedzieć, że od pierwszego razu, kiedy rzeczywiście wypiłam przed zjedzeniem, może inaczej, jak pamiętam, nie wypiłam octu przed jedzeniem, to zobaczyłam, jakie są skutki niepicia octu. Tak, moi drodzy, a teraz przechodzimy do śniadania. Jest to moje, tak jak powiedziałam wcześniej, flagowe śniadanie i zajmuje 5 sekund. Jestem przekonana, że zakochacie się w nim. Let's move on. Co się robi, kiedy ma się kuchnię tyłem do kamery? Nagrywa się tyłem do kamery. Nie wiem, co wy na to. Sprawdzamy, testujemy dzisiaj. Wrzucam szpinak na patelnię, włączam palnik i słuchajcie, to jest najprostsza rzecz na świecie. To jest moje śniadanie po prostu all day, every day. Od kilku ładnych miesięcy. Sól, pieprz, odrobina wody i szpinak robi się sam w tym momencie, a my robimy naszego omleta. Wbijamy dwa jajka do miseczki i again. Sól, pieprz. Dorzucę też może sobie jakieś przyprawy, żeby za bardzo Wam nie pokazywać, jaki mam bałagan. Nie wiem, jak ten dźwięk się nagra. Jestem bardzo ciekawa. Taki ASMR, wydaje mi się. Trochę może ziół prowansalskich tu, trochę ziół prowansalskich tu. I słuchajcie, cała główna filozofia tego śniadania została Wam właśnie zdradzona. Bo czekamy, aż szpinak zmięknie, potem go doprawimy, to mogę odłożyć, ubijamy jajka, robimy omlet na masełku, dodatki Wam pokażę i serio, 10 minut i macie najlepsze śniadanie na świecie. Oto ono, moje ukochane śniadanie. Jeśli chodzi o dodatki, to oprócz szpinaku, moi drodzy, mamy tutaj kiszonkę, oczywiście zalane oliwą, cytryną, do tego koperek, prażone orzechy. Ja mam słonecznika i orzechy laskowe. Sól, pieprz. To jest życie. Nawet rozmazane. O. A po śniadaniu główna atrakcja poranka. Czy dzbanek jest już pusty? Bardzo możliwe. Pora na obiad, moi drodzy. I sprawa jest dosyć prosta i analogiczna u mnie prawie każdego dnia. Czyli buduję sobie jakiegoś rodzaju bowla na bazie jakiejś kaszy albo ryżu, strączka i warzywa z dodatkiem kiszonki, zieleniny, posypki, oleju, soku z cytryny, przypraw. To tak w totalnym, totalnym skrócie. I właśnie tam na gazie, zwanym również indukcją, gotuje mi się fasolka adzuki, którą namoczyłam na noc i gotuję ją dzisiaj. To jest bardzo ważne w tym stylu gotowania od zera, żeby być przygotowanym, jeśli chodzi o wszelkie strączki, bo je trzeba, o nich trzeba pamiętać wcześniej. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć o jednym patencie, który jest bardzo ważny, bardzo ciekawy i też taki kontekst kulturowy jest moim zdaniem interesujący, bo w wielu miejscach na świecie jest tak, że na pierwsze danie podaje się sałatkę i jest to nieprzypadkowe, bo według badań amerykańscy naukowcy dowiedli, jest tak, że jedzenie warzyw przed posiłkiem albo jako pierwszy posiłek, dajmy na to obiadowy, znowu bardzo dobrze wpływa na naszą gospodarkę cukrową i przeciwdziała temu, aby nam ten cukier
skakał. Więc to jest w ogóle spoko patent, o którym warto pamiętać, choćby w restauracji. I ja na przykład z domu mam taki nawyk, że u nas prawie zawsze jest sałata do obiadu. I powiem wam, że odkąd rzeczywiście zaczęłam rozpoczynać każdy posiłek od właśnie tej sałaty, to czuję się znacznie lepiej. Też wydaje mi się, że jednym ze skutków, przynajmniej takich, które ja obserwuję, to jest to, że szybciej się najadam, czuję nasycenie, nie mam ochoty na deser, także jest bardzo dużo plusów, dodatnich oczywiście. I sałatka, którą dzisiaj zrobiłam, o której chciałam wam powiedzieć, to jest totalny banał i jest ona wypadkową tego, co było w mojej lodówce, a mianowicie miałam buraka, którego upiekłam. W ogóle pieczenie buraków to jest cudowna sprawa, wrzucacie w folii do piekarnika na 220 stopni na jakieś, nie wiem, 45 minut, godzinę, zależy od rozmiaru i macie najpyszniejszego buraka ze wszystkimi wartościami odżywczymi. To się genialnie meczuje z burakiem. Ja miałam akurat połówkę buraka, więc idealnie mi tutaj zostało do tej sałatki. Takie klasyczne połączenie buraka to jest ocet balsamiczny dla mnie. Ocet balsamiczny, rukola, orzechy włoskie, ale znowu nie miałam orzechów włoskich, a miałam mnóstwo ugrillowanych orzechów laskowych, więc dorzuciłam laskowe, może nieco bardziej ryzykowne połączenie, ale myślę, że warto próbować. I do tego mam oregano, sól, pieprz, można sobie zrobić winegrę albo można wszystko po prostu zmieszać tutaj. Ale ja polecam wam po pierwsze ocet balsamiczny bio, Olini, cudowny. Ulubiony olej, oliwę, to na co macie akurat ochotę. Ja dodam jeszcze, że do śniadania użyłam oliwy. Kocham do śniadania olej z wiesiołka, a tutaj mam olej dla kobiet, też bardzo fajna sprawa. On ma, słuchajcie, olej z wiesiołka, lniany i oliwę z oliwek. I do takiego sosiku możecie sobie też dodać oprócz soli i pieprzu na przykład syrop klonowy albo miód, żeby to było jeszcze pyszniejsze. W takiej wersji w ogóle premium to pewnie tam może jeszcze byłaby na przykład musztarda albo czosnek, ale ja uważam, że do tej sałatki z burakiem balsamico, zawsze to tak nazywam, po prostu burak, balsamico, rukola, orzechy. Naprawdę więcej nie trzeba. I czy to oznacza, że zjadam tę sałatkę jako pierwsze danie? Nie, ale od niej zaczynam. Moja bliska osoba użyła takiego stwierdzenia, że robimy sobie tunel błonnikowy, dlatego zaczynamy od warzyw, od sałatki, więc polecam, jeżeli macie ochotę jeszcze bardziej naukowo objąć ten temat rozumem, to polecam sobie go po prostu zgooglać. Natomiast ja sałatkę mam już gotową i za sekundę pokazuję wam mojego bowla. Będzie to, a właśnie, bo ja jeszcze tutaj muszę, no właśnie, jestem troszkę mam opóźnienie dzisiaj. Jak wiecie, tak jak powiedziałam wcześniej, nagrywanie staje się bardziej czasochłonne niż samo gotowanie, więc będzie kasza gryczana, będzie fasolka adzuki i będą boczniaki z patelni, też tak ekspresowo po prostu przesmażone z dwóch stron z dodatkiem sosu sojowego, tylko muszę się upewnić, że sos sojowy znajduje się w mojej lodówce i to będzie taki mój po prostu bazowy bowl, do tego ta sałatka i po prostu moim zdaniem jest to obiad mistrzów, także wracam do was z pełną michą. Oto obiad w swej całej okazałości. W ogóle ceramika z tego filmu jest z Maroko. Przywiozłam sobie teraz z wyjazdu i jestem zachwycona. Wydaje mi się, że jedzenie smakuje lepiej, jak jest w ładnej zestawie. Więc mamy kaszę, mamy fasolkę adzuki, to wszystko doprawione olejem dla kobiet i właśnie odrobiną octu balsamicznego, solą i pieprzem. Na to moje wspaniałe boczniaki, naprawdę mocno przesmażone, z papryką wędzoną, z papryką ostrą, solą, pieprzem i słuchajcie, nie było w lodówce sosu sojowego, więc dałam trochę balsamico. To jest jakiś motyw wiodący i to jest jednak realistyczny filmik, więc wydaje mi się, że zdało to egzamin. Na potrzeby tego filmu jeszcze posypałam całość odrobiną rukoli i orzechów, żeby było estetycznie, ale wiadomo, że naszą zieleninową część tutaj otacza sałatka, która wyszła ekstra. Jak to się stało, że jest ciemno, już pora kolacji? Słuchajcie, nie wiem. Zima. Z ciekawostek właśnie testuję mój nowy sprzęt, który właśnie przyszedł, czyli Ring Lighta, więc teraz mogę mieć dobrą jakość o każdej porze dnia i nocy. Miejmy nadzieję, że po nocach nagrywać nie będę, ale bardzo cieszy mnie to, jak mogę wykorzystywać przeróżne gadżety, żeby wszystko brzmiało i wyglądało lepiej. No ja mam z tego naprawdę dobrą zabawę. Jest oczywiście pora kolacji i pewnie się zastanawiacie, co ja sobie popijam.
Tak jak Wam zapowiadałam, przed każdym posiłkiem piję sobie jakiś ciekawy roztwór. I teraz kilka słów o piciu ciepłej wody z zakwasem, moi drodzy. Tak, pewnie słyszeliście o różnych osobach, które czasami potrzebują trochę składników odżywczych i piją wodę z ogórków kiszonych. Otóż właśnie o to chodzi. Jest to cała skarbnica wartości odżywczych i zdrowia. Polecam Wam o tym poczytać, ale picie zakwasów wpływa cudownie na nasz organizm. Działa podobnie, tak jak powiedziałam, w przypadku octu, więc to dobrze nam reguluje cukier, ale też ma cały szereg witamin, antyoksydantów, działa super na pracę jelit, obniża cholesterol. Też w zależności od tego, po jaki zakwas sięgacie, to też to się troszeczkę różni. Już czuję, że jestem w ryzykownej grze, bo nie wiem do końca, no dobrze, odstawiam właśnie kubek na książkę i trzymajcie kciuki. Mam dwa zakwasy, które zazwyczaj piję. Pierwszy z nich to jest zakwas z buraków, ten akurat jest z cytryną, kurkumą i imbirem. Niepasteryzowany, w 100% naturalny, przepyszny. I drugi to jest zakwas złocisty, który właśnie teraz piję, świeżo niepasteryzowany, z żółtym burakiem, kurkumą, czosnkiem i pieprzem. To jest po prostu bomba witamin i zdrowia, a przy okazji dla mnie to jest po prostu przepyszne. Ja naprawdę uwielbiam ten smak, nie wiem, czy to jest kwestia przestawienia kubków smakowych, ale dajcie znać, czy piliście kiedyś wodę z kiszonek. Ja uwielbiam zakwasy. No i śmiechem, żartem, czasami mamy taką wizję gotowania sobie pysznej kolacji i popijania lampki wina. Ja myślę, że bardzo fajnie byłoby zastąpić sobie to na przykład takim zakwasem z buraka, który wygląda podobnie, a jego działanie jest zgoła inne, a na pewno 100 razy lepsze. Więc to tylko kilka słów. Kiedy rozmawiamy o kolacji, ja piję. A na kolację, moi drodzy, u mnie prawie zawsze jest zupa, ale nie taka zupa, jaką możecie sobie wyobrażać, nudna, rzadka, po prostu nieekscytująca i niesycąca, tylko taka zupa z treścią. I dzisiaj mam dla Was przepis, także cofniemy się za moment w czasie i pokażę Wam, jak tę zupę przygotowałam, bo zasada numer... Jezus, jak ja szybko mówię. Zasada numer jeden, jeśli chodzi o zupę, to jest to, że jest najlepsza na zajutrz albo i 2-3 dni później, więc ja zawsze przygotowuję zupę wcześniej, nigdy jej nie jem tego samego dnia, bo jeżeli to się czasami dzieje, bo się nie wyrobię i nie zaplanuję tego dobrze, to ona po prostu nie jest aż taka smaczna, więc jak to mówią nasze mamy, może Wasze mamy też, zupa się musi przegryźć, czy jakiekolwiek danie jednogarnkowe. I dzisiejsza zupa to jest mój pierwszy przepis, jaki kiedykolwiek wymyśliłam. To jest przepis, którym się podzieliłam w moim pierwszym e-booku kulinarnym w Foodbooku w 2019 roku. Ten przepis był w jakimś vlogu, jest w mojej włosy, dzisiaj szaleją. Ten przepis był też w jakimś vlogu, chyba ze studiów, z pierwszego roku studiów w Edynburgu. Jestem bardzo ciekawa, swoją drogą, czy są to jakieś osoby, które pamiętają tamte czasy vlogów, bo to było bardzo dawno temu, moi drodzy, to było chyba 9 lat temu. Jest to moja cudowna zupa z cieciorką, batatem i jarmużem. To jest zupa, którą Wam dzisiaj pokażę w oryginalnej wersji, właśnie z tymi składnikami, ale to jest taka zupa DIY, więc totalnie możecie zamienić cieciorkę na fasolę białą, batata na dynię albo marchewkę, jarmuż na szpinak. Tak naprawdę na co tylko macie ochotę. Tutaj mamy mnóstwo przypraw, dobrą oliwę, cebulę, też możecie to podmienić i zrobić na przykład z porem. Bardzo fajny tip, dorzucić czosnek. Opcji jest bardzo dużo. Ta zupa wymaga o tyle przygotowania, że ja zawsze gotuję strączki sama, więc 2 dni wcześniej trzeba je namoczyć, żeby dzień wcześniej je ugotować, tego samego dnia zrobić zupę i kolejnego móc ją zjeść. Poczekam, aż przyjedzie ambulans. Tę oto zupę można zjeść z kaszą, z ryżem, bez niczego, z makaronem albo z kawałkiem pieczywa, na co tylko macie ochotę. I jest po prostu wspaniała. Jeszcze pokażę Wam, jak ją podaję, czym ją doprawiam. O, bardzo ważna rzecz. Jak gotuję zupę w garnku i ona jest już gotowa, gorąca, to przelewam ją do słoików, odwracam je do góry dnem i czekam, aż wystygną. W ten sposób robię takie szybkie weki, które trafiają do lodówki i mam zupę, nie wiem, na za tydzień. Także to jest bardzo, bardzo fajny patent. Lecimy cofać się w czasie, pokazuję Wam, jak zrobić zupę, a potem serwujemy kolację, czyli ostatni posiłek w ciągu dnia. Proszę Państwa, jest dzień poprzedzający robienie zupy, czyli 2 dni przed jej pierwszą konsumpcją. Przed snem moczę moją ciecierzycę, czy jakąś inną fasolkę, którą sobie wybierzecie, w dużej ilości wody, bo nam to wszystko
napęcznieje z kawałkiem grona kombu, którego widzicie. I rano będziemy to gotować. Dobranoc. Dzień dobry następnego dnia. Jak słychać, jest wcześnie. Jest dzisiaj dzień robienia zupy, a to jest moja namoczona ciecierzyca, słuchajcie. Jak widać, zwiększyła swą objętość, także wymieniamy wodę i gotujemy. Jeśli pytacie mnie, jaki mam koncept na nagrywanie tutaj przepisów blogowych, to odpowiedź brzmi nie wiem jeszcze, bo właśnie mamy złotą godzinę, nie przymierzając, jest chwila po 15. I tutaj mam po prostu najlepsze światło. I w jednej ręce trzymam mikrofon. Ale dobra, nie przedłużam. Mamy tutaj, słuchajcie, ja naprawdę gotuję mega skrótowo. Mamy tutaj tonę cebuli, w sensie całą cebulę. Tymianek, paprykę wędzoną, kminek, liście laurowe, ziele angielskie. Zalałam to oliwą i będę sobie to dusić, prażyć, szklić. I jak już nasza cebulka będzie przesmażona prawie idealnie, to wtedy dorzucę batata i posolę. Ale póki co lecimy na palnik, a ja rozkminiam, jak najlepiej pokazywać Wam gotowanie, tak żeby wszystko było pięknie widać. O, taki kadr sobie wymyśliłam. Cebula dochodzi, słuchajcie, więc zaraz wrzucam batata, solę, mieszam, chwilę przesmażam. Wrzucam pomidora, solę, ale inne przyprawy też mile widziane. Szybko przesmażam i wtedy dolewam wodę. Leci ciorka i na koniec jarmuż, który jest tutaj w wazonie. Ja sobie tak lubię trzymać kwiatki w domu zimą. Kończyłem, moi drodzy, segment zupowy. To wszystko wydarzyło się w mniej niż godzinę. Powiedziałabym pół godziny i zupa jest wasza. Ja wyłączam palnik, kiedy warzywa, raczej batat jest miękki. I teraz muszę odsunąć się od mikrofonu po to, żeby wziąć jarmuż. I to, co robię, to przykrywam po prostu garnek i zostawiam, żeby jarmuż się zaparzył i to wszystko sobie stoi i czeka przez noc. Nazajutrz zupa jest pyszna, mieszamy, doprawiamy, zresztą wszystko zobaczycie już podczas powrotu do teraźniejszości, więc kończymy retrospekcję. Tego się pewnie nikt nie spodziewał, ale moją zupę doprawię dzisiaj oprócz soli i pieprzu tahini, bardzo ostrą kiszonką, bardzo ostrym kimchi, cytryną i koperkiem. I uwierzcie mi, odrobina kiszonki całkowicie zmienia zupę, tak podbija smak, daje ostrości, ale też głębi, bo tutaj mamy też oczywiście czosnek i przyprawy. No tahini, wiadomo, spróbujcie. To jest może niecodzienne połączenie, ale ja uwielbiam. No i jeszcze olej sezamowy albo oliwa też będzie fajnie z tym meczowała. Jestem bardzo ciekawa, czy będę się śmiała z siebie, że wymyślam takie kadry i przy kolejnym filmie już to będzie zupełnie inna historia. Ale teraz wydaje mi się to całkiem atrakcyjne. Do mojej pięknej miseczki wlewam zupę doprawioną, dosmaczoną. Jest gęsta, jest kremowa dzięki tahini. O Jezus, wygląda po prostu wspaniale. I na górę, moi drodzy, jeszcze oczywiście najważniejszy, cudowny składnik, kopereczek. Posypię wszystko prażonym sezamem. Odrobina cytryny nie zaszkodzi. I voilà. Czy tak wygląda zupa waszych marzeń? Tego nie wiem, ale no to jest zupa moich nie tyle marzeń, co mojego życia codziennego i mam nadzieję, że wam również zasmakuje. Tylko pamiętajcie, doprawcie ją według swoich upodobań smakowych. Ja lecę jeść. PS. W zamrażarce zawsze trzymam kromki pieczywa, często zabrane z restauracji, bo dostajecie często, czy nie wiem, czy często, ale zdarza się, że dostaje się w knajpach koszyczek pieczywa i ja zawsze biorę go do domu, żeby go nie wyrzucali. Zamrażam i sobie rozmrażam w takie dni jak teraz, bo brakowało mi czegoś do mojej zupki, także cudowny chleb z masłem odgrzany w piekarniku przez 5 minut. To jest po prostu raj i posiłek kompletny. Moi drodzy, tutaj nasz food vlog dobiega końca. Dodam jeszcze bardzo ważną rzecz. Nie zjadłam całego chleba do zupy, tylko jeszcze taki mały skrawek. Posmarowałam bardzo dużą ilością masła migdałowego i na to położyłam jeszcze konfiturę pomarańczową. Odpuściłam sobie nagrywanie, bo nie wyglądało to zbyt estetycznie, ale było to idealne takie domknięcie dnia i zamknięcie tej kolacji, także było to przepyszne, polecam. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten film. Dziękuję Marce Olini za współpracę przy tym filmie
i mam nadzieję do zobaczenia już niebawem w kolejnych treściach na tym kanale. Wszystkiego dobrego, wszystkiego smacznego. Pa, pa.